Właśnie to poszukiwanie, to co Pani zacytowała, to jest naprawdę bardzo piękne. Artysta, który tworzy w tej sferze fantastycznej, chce pokazać to, co nie istnieje. My możemy tylko domniemać, domyślać się tego, że coś takiego istnieje. Ja bym to podsumował cytatem Szekspira, bo w zasadzie on jak gdyby towarzyszy mi całe życie. Jesteśmy stworzeni z tej samej materii, co nasze sny, a nasze biedne dusze są spowite snem.